Bo nie, nie da się jak... Co? Zmniejszyć? Zmniejszyć? O matko, cały... całość. Dlatego to jest darmowe oprogramowanie. Kurwa, on tam ma zaznaczenie powiększ, a u mnie zaznaczenie powiększ jest wyłączone. No chuj by to. Wiedziałem, że coś jest grane, no i co? Cześć Michał. Co wymyśliliście? Część oficjalna, życzę ci dużo zdrowia i tyle. 30 lat, także żegna już z naszego grona. Przyjęliśmy to, żeby dać ci sobie życzenia. A teraz myślę, że chodź. Dziękuję za życzenia. A teraz musimy jeszcze zaczekać. I wtedy za chwilę pokażemy ci coś, co... Boję się. Co jest prezentem... Brazylijskie tancerki. Od zarządu, od całej firmy. I coś, co... No, musieliśmy po prostu wykorzystać, jako że jesteś naszym frontmanem, ten zmysł taki zasięgowy, gdzieś tam lampeczka się z tyłu zapaliła. Boję się, nawet nie wiecie, jak się boję, panowie i panie. Nie no, zaraz będzie. Co, pewnie coś... Co, jakiś ten tutaj? Nie odwracaj się tylko. Mam się nie odwracać? No nie. Serio nie. Tancerki się czają za rogiem. Płaski uśmiech. Nie, w ogóle. No nie wierzę w tancerki. Jak coś to... Ale to by było... Nie wierzę w tancerki. Aj, ale przysięgam, że coś mi nie pasowało z tym Martini. Ale nie chciałem... Nie chciałem psuć wam niespodzianki. Dobra Michał, ale... patrz. No bardzo, bardzo mądrze, gratuluję kolegi. Ale to ja nie oceniam jeszcze. To Pawka robił? Nie, Ubik. To Ubik robił? Pojebanie jesteście. Ale teraz wytłumaczę ten zmysł zasięgowy. Staliśmy... Wszystkiego najlepszego. Rozdrówka i progresu. I tak patrzyliśmy inne reklamy. I ta po prostu tak zaciekawia, że idziesz. Stoisz na czerwonym. Ona się zaczyna i ona się tak rozpędza, że już całe 30 sekund obejrzysz przez pasy, nie? Ty, ona jest totalnie z dupy i o to chodzi. O to właśnie chodzi. Siemanko, witamy wszystkich na WKDZiK. Dzisiaj jest taki fajny, incepcyjny odcinek. Pobawimy się w grafików. Jak nam dobrze pójdzie, to właśnie zwolnimy naszego grafika, bo być może nie ma to sensu, żeby kto inny robił miniatury, więc dzisiaj będziemy robić miniaturę. Miniaturę zrobimy do filmu, w którym występujemy aktualnie. Czy dlatego będzie incepcja? Jak odcinek będzie się nazywał? Robimy miniaturę czy coś, tak? Tak, tak. Czyli wiecie mniej więcej, jaki jest tytuł, że robimy miniaturę do odcinka naszego i właśnie musicie miniaturę do tego odcinka zrobić. I Paweł, grafik to ocenia? Tak, no później będzie to sprawdzał i weryfikował. Dobra. Wybiera. Na tym odcinku i dowiemy się, kto zrobił najlepszą miniaturę. Tak, jeżeli na tym odcinku ukaże się jakiś wielki talent graficzny, no to... zmieniacie rolę z członka zarządu na grafika WK. To powiedz mi Polsz, jeszcze jedno, jakie mamy opcje? Możemy robić zdjęcie? Z tego co widzę, to jest program GIMP. Pracowałem na nim kilka lat, więc troszkę ogarniam. Tutaj macie różne po prawej stronie, macie wszyscy narzędzia po prawej stronie? No. Wybieracie sobie w jaki sposób
rysujecie tak jak na Instagramie, nie? O co chodzi? Możecie rysować rozproszonym, możecie całym rysować. Możecie też wklejać obrazki, jakie znajdziecie w internecie lub swoje zdjęcia. No to po prostu prawdopodobnie przenosicie je tutaj. No i co jest ważne, po lewej stronie pewnie macie gumkę, nie? No każdy chyba coś wymyśli, ja nie wiem właśnie co robić. Mamy zasadę taką, że macie pół godziny po prostu. Owca wykorzystam. Owca domowa mi wyskoczyła. Owca bułka. Ale co, możemy zrobić fotę do tego odcinka teraz i eksportować? Czy... Chyba możesz. Możesz do Gimpa wkleić z telefonu. A mogę w pęcie? Czekaj, kurwa. Myślę, że tak. Napnij łapę. W sensie jakby finalnie ma powstać ta miniaturka w Gimpie. Okej. Okay. Może to wykorzystać i w głowę owcy wkleić. Możesz. To ja też do pęta idę. Kipowoka miniatury. Ja wykorzystam, a nie, czy mówić owcy. Jaką fotę wykorzystuję. To też będzie oceniane, która miniatura pójdzie, nie? Złapie najwięcej wyświetleń, więc... Chyba pójdę w klimaty 2K17. Weź taki obraz i wymiary płótna zwiększ. Zakładka obraz. Tak o, jest? Kurwa. O kurwa, coś... Co masz? Jeszcze co kliknąłeś? Edycja cofnij też masz, nie? Ctrl Z. Słyszeliście? Jak sobie fotę przesłałeś? Fotę? Na Gmail. Jak zmniejszyć obrazek, który wstawiłem? Bo nie da się jak... Co zmniejszyć? Wyjebało mi apkę. Zmniejszyć? Wyjebało mi Gimpa, wyłączył mi się Gimp. A, to też się zdarza, no. Kurwa, ma. Tu nie ma. Kurwa, nie, złe rzeczy mi wyskakują. Nie o to mi chodziło. Właśnie... Czekaj. Dziewczyna. Z Shiftem, z Altem. Dziewczyna. Skaruj bardzo. Dobra, pomóż, jeszcze raz. No, wstawiłem obrazek i chcę go pomniejszyć. No. Po prawej masz warstwy, nie? No. No to skaluj warstwę i zmniejszasz, nie? Kurwa, serio taka rzeźba? Bo zapomniałem jak się to robi myszką, wiesz? I muszę osobno szerokość i wysokość zmniejszać? Nie, wystarczy, że jeden parametr zmienisz i naciśniesz skaluj i to ci dopasuje. Jeszcze jedna podpowiedź, jak zwiększyć białe tło tutaj? Skaluj obraz na górze. Na górze masz zakładkę obraz. Nie da się myszką zmniejszać obraz? A nie, i wymiar płótna. Patrz, dziękuję bardzo. Na warstwę, naciśnij prawym. Na warstwę po prawym. Umiem bardzo dużo już, mogę ci pomagać. Nie. Spróbujmy z pomocy. Ale na przykład jak będziesz chciał zmniejszyć obrazek, to ja już wiem. Bo nie dojdziesz do tego samo, obstawiam. Dobra, bo ty masz z jakimś białym paskiem masz też to. Ogólnie to chyba miniatura musi być w HD, nie? W rozmiarze. Tak. Nie wiem jak to zrobić. Ale to znaczy nie wiem jak Roburowi teraz to powiedzieć. Bo ja mam już od początku, nie? Kurwa, że nie pamiętam jak się tą myszką powiększa. Referencje i zwiększamy, nie? O kurwa, ty owca co robi? Obraz. Przekształcenie. Pomiary płótna. Teraz do tego dole. Skaluj obraz. Jest. Kurdupa. Dobra, powiesz mi sakier, jak się powiększa. Do wymiaru płótna. O, i jeszcze nacisnąć to. Być na odpowiednim... Dlatego to jest darmowe oprogramowanie. Jest powód, jest tylko powód. Musisz być na warstwie odpowiedniej, ale nie wiem czy mnie może o, chłop. Bo to jest skopiowany obrazek. O matko, cały... całość. O nie, kurwa, czekaj, Ctrl Z. Dobra. A czemu nie jest to osobną rzeczą? Tylko to jest... Skopiowałem i wkleiłem. Ale razem z tym białym? Nie. No bo to się zmeszowało, widzisz? To jest całość jako jedno. O, teraz! I? No, teraz dobrze jest. Dziękuję. O, idealnie. Kurwa, kolor pędza nawet nie wiem gdzie zmienić teraz. O, tu kurwa, ale ślepy typ. Dziękuję bardzo. Zrób coś takiego, taką, że to nie ja.
podpowiedź jedna podpowiedź no, tylko. No. Nie no, ja podpowiadam, no, jak znam, jak ale wyciąć, też ledwo pamiętam. Jak wyciąć? To, jak już zaznaczyłem, głowę. Jak przenieść to tu? Ja bym to zrobił Ctrl C i Ctrl V do nowej i pojawić się po, i Ctrl V daj. I po prawej widzisz, się pojawia nowa warstwa i weź ją prawym na górze i dodaj do nowej warstwy, a tam a, no, do nowej warstwy. No, no, no. A tamtą niżej, co masz, ukryj to, co wkleiłeś. Oko masz takie po lewej. O, i sama głowa ci zostaje teraz. I M, przesuwasz ją. Troszeczkę obrobimy to. Tu wrzucimy to do Lightrooma i dodamy trochę tekstury. To już tak dla Pawki, żeby wiedział, że nie włożyłem jajec. Nasz podmiot, tego słowa szukałem, żeby nasz podmiot przedmiot wychodził. Nie, chodzi o podmiot, tak jak masz w zdaniu podmiot. Przedmiotowo traktujesz. To on jest pod naszym podmiotem, żeby wychodził wręcz z monitora. Bardzo przedmiotowe traktowanie. Troszeczkę podbijemy kontrast, jest też lokowanie koszulki. Od razu lepiej, zaraz zobaczycie różnicę. Ja lecę RAW, bez robienia fot. Ty wszystko z internetu biorę. Ja też staram się. Jesteśmy lepsi, Robur. Doceniam cię. Dobra. Lepiej. Dobra. I chuj. I koniec, kurwa. No. Nie no, ciężko jest, kurwa. Ja wiesz, ja to używałem kilka lat temu i jest mi w chuj ciężko cokolwiek zrobić. A jak zmniejszyć ciągę? Ty, ale bzdura zmniejszona. A tu? A, mam, kurwa, git. Ty, patrz, jak to muszę zmniejszyć. Teraz muszę dać tak. Ale jest dziwnie ten program zrobiony, co? Darmowy program, ale no niepierdolny. Mógł być niedarmowy. O, na przykład nie mogę klawiaturą czcionki zmieniać, to muszę każdą po kolei klikać. Teraz sobie dostosuję. Ja pierdolę, no trzeba to wyciąć. Kurwa, te inteligentne nożyce to tu są dojebane. Znaczy, tu pan jakieś chyba zmniejszanie krawędzi trzeba dojebać. Nie, nie. Nie mogę malować. Ja robię Kevina Paintinga na chwilę. No, maluję mi. Kurwa, nie wiem, jak się maluje. Kevin Painting, kurwa, bez kombinowania. Po prawej masz ten. Mniej więcej tu. Kurwa, nie wiem, jak się maluje nawet. No kurwa, to się nie wiem. Mam kurwa rozum jakiś i ten. No klikam pędzel i chuj. A ja też właśnie no nie umiem farby wylać. No bo ja też nie zauważyłem na początku. Na górze macie. Na górze macie kolory. Zaznaczenie masz chyba. Nie, bo nie na tej warstwie piszesz. Widzisz? Bo ja chcę zmienić kolor głowę. Tła i nie działa. Na głowę masz, a musisz warstwę tą, gdzie chcesz rysować. Zaznaczyć, no. O, kurwa. Dobra. Dobre, co? O nie, kurwa, nie miałem przezroczystości na warstwie. Ale lipa. Tu, kurwa. Kurwa, w pęcie by się to łatwiej zrobiło. A, teraz tak zwana technika. Robię obramowanie, bo też to ważne jest. Transparent. Cyk. No na górze masz, no, po lewej kolorze. Z 2017 dopiero. To jest taki słaby żółty, ej kurwa. Czerwona jest projektująca, ale żółta też by była fajna. To jak to? To będzie idealne. Free download. No osobiście. Pokrywanie. PNG w chuj. Kurwa mać. Pojebało się wszystko. No dlaczego to nie ma transparentu? Ja nie, tam dobra. Się dobra.
Zjebałem system. Przecież to w pęcie nawet by zadziałało. Kurwa, co za gówno jebane. Nie ma tutaj zapisu nawet ty wyeksportuj. Nie zapisz, tylko wyeksportuj, dobra, jako. Okej, przepraszam. Przepraszam. To chyba nie. Co? Wyeksportuj. Ale ładnie zaznaczył. Wyeksportuj. Kevin Peña, to jak Kevin fucking painting, guys. To już wykończeniówka, bo ty mnie nie chcesz złapać. Wracamy tu. Co to jest? A jak zrobić obramowanie o liter? No bo zrobimy litero gdzieś w narzędziach pisania. Narzędzia pisania? No nie wiem sakry, jak to się dokładnie nazywa, ale no. Ale kurwa charakter tych strzał jest przemyślany przypadkowo. Ogólnie możesz też pobrać z neta jakieś, nie? Strzałka czy coś. Jak pobierzecie próbowałem, coś... Próbowałem, a nie potrafię... W PNG musicie pobrać, w PNG coś. To wtedy jest z przezroczystością. Tu jest, widzisz? A, ile mamy czasu? Musisz obramować saker, tak? No. Obramować całe litery, tak? Warstwa, przezroczystość, kanał alfa na zaznaczenie i dodajesz ramkę. Ja pamiętam, serio to było naokoło w gimpie. Już mi się przypomniało. No fuj, kanał alfa na zaznaczenie. I co? Po kanał alfa na zaznaczenie? Narzędzia. Powiększenie. No. No, i co? I możesz dodać o kurde. Do nowej warstwy i potem ją zakolorować i będziesz miał, czy nie? Nie, nie. A jak je zratować? Na przykład. O, jest. Nie, no chyba tylko oddać. Dziękuję. Ty, damy w tą, kurwa. Zawsze jest ten, damy w tą. Może to go zmieniło, a nie on ją. No i coś z jego brodą, że... 5 minut na coś. Dobra. Kurwa, on tam ma zaznaczenie powiększ, a u mnie zaznaczenie powiększ jest wyłączone. No chuj by to. Czyli... Nie, chuj w dupę już. Kanał alfa. Co tu się dzieje, kurwa? Powiększ? O. Nie muszę, nie. Bo się udało. Ty, mam to, kurwa. Nie wiem, a coś ujebało. Ale to nieważne. Pamiętajcie, że trzeba wyeksportować to. Właśnie robię, bo się boję, że coś spierdolę. Ja też, ja już mam dobrą miniaturkę. No ma coś 3 minuty. No nie jest dobra. Co? Co? Chuj to. Dobra, jeszcze mam te 2 minuty, tak. Dobra. Prezentujemy miniatury nasze. Zanim pokażę, chcę powiedzieć, że bazowałem na najprostszych instynktach, żeby wyciągnąć po prostu wyświetlenie 1 na 10. Żeby był film 1 z 10. I tytuł jest Tworzymy miniatury. Fajne, fajne. A co pomyśli według ciebie widz, jak wejdzie po tej miniaturze? Myślę, jak zobaczy, że miniaturki robicie. Myślę, że konwersja będzie bardzo duża i 100 osób, na 100 osób, które to zobaczy, wejdzie 90. 99 chyba. Czemu z jej pizdy wychodzi rowu? A to jest właśnie, i widzisz? No.
To już sobie odpowiedziałeś, zadałeś to pytanie i chcesz wejść zobaczyć, muszę czemu zobaczyć z jej pizdy, film. Bo mówiłem to na materiale, to nie jest przypadkowo, chciałem się spytać właśnie Czarka, jak obrócić tą strzałkę, bo była domyślnie w tą stronę, że robór wchodzi do pizdy, ale pomyślałem, że to jest tak już kurwa oklepany, zawsze jest ta strzałka w prawo, mówię, zmienię trochę, wiesz, zmienię kierunek i jeszcze przy okazji, wiesz, pizda jest po prawej stronie, więc wydawało się to intrygujące. No myślę, że ta niejasność wiadomości zachęca do spojrzenia w film. I myślę, że to był twój pomysł. Do spojrzenia głębiej. Dziękuję, rozumiemy tak, się, Paweł. Myślę, że się zrozumieliśmy, no. Żeby to był trochę bait. I że niby te, które są już na kanale, że to są nasze miniatury. Ładne, no. Kumasz? O kurde. To obramowanie chciałem się pochwalić, że zrobiłem z tutoriala z YouTube'a, także włożyłem nadprogramową pracę, bo słyszałem, że to koledzy nie korzystali. Tam Paweł ogólnie zna ten program na wylot, udawał, że nic tam nie podpowiada. Jak ja nie pamiętałem nawet jak obramować. Dalej kłamie, jest na kamerze. Więc wiadomo. No i no co? Wykorzystałem wszystko, co było w sieci. Nie robiłem nic. To jest surowy materiał. Nic nie robiłem ekstra tutaj, na żywo. Widzę, że po prawej screen, po lewej inna miniatura nawet. Tak, jeszcze inaczej, wiesz co? No. To jest jedna miniatura chyba, czy nie? A podział to jest. Ale no popatrz, tak. Popatrz jaki jest efekt, możesz pokazać? To wygląda jak byłby tutaj lekki fade. Przez to może, nie umiałem że tak ci fade'a, wyszło. Ale to nie wyszło, ja specjalnie tak obracałem, żeby był taki kąt, żeby nie było nudnej geometrii. Tylko żeby geometria trochę udawała, że jest fake. Ale właśnie. To wygląda jakbyś, wiesz, jakiś trik zrobił, że tak trochę to wkleiłeś, zrobiłem. Że nie tylko tak jak ja tutaj skleiłem, tylko że to wygląda jak jakiś trik typu od miniatur, nie? No chciałem zrobić kiwkę idioty, także właśnie nie umiem, ale no jak z tym napisem, zrobiłem obramowanie, ale to już przerosło. Są takie graficzne machlojki oczywiście, że są czerwone wypełnienia w środku tekstu. Tu na przykład powiększałem, żeby tu sięgało, ale potem się samo zmniejszyło, nie mam pojęcia czemu. No tak kurczę, ogólnie za długi tekst według mnie na mini jest jeszcze. Kurczę, no bardziej bym w tą stronę pewnie szedł, bo ten niż Michał pewnie. Michał ma, że robór szalony dzień w Trójmieście, nie? Nie no, robimy miniatury. No po prostu ja nie jestem Paweł. Tak szalony jak ty i bardziej na takie proste rozwiązania jak Michał Sokowski, aczkolwiek ta myślę, że więcej by miała wyświetleń od tej. Czy ja tutaj ani odrobiny szaleństwa nie widzę. Też tak myślę. I myślę, że po tej, nie ujmując, dostalibyście maile z CV od grafików. No. Tutaj gdyby ten tekst trochę był taki inny, to już by była serio jak miniatura grafika, ale... Naprawdę robiłem co mogłem, ale te wypełnienia 7, chuj w dupę, nie? Już było taki... 7 minut i kurwa 10 mi zajęło obramowanie w jebanym gimpie. No, doświadczenia zabrakło myślę, ale jest ten, dobry fundament. Co powiedzieć? Trochę mi się z Jigshotem skojarzyło ogólnie na początku, jest ta ramka żółta jeszcze. I co, 18 plus, no. 18 plus, strzałeczki. Obramowanie fajne. Zastosowałem tu efekt głębi 3D, jak widać. Te warstwy gdzieś tak nachodzą na siebie. A, bo to jest pasza w ogóle, teraz zobaczyłem. No dlatego mówię, że taki random to trochę intryguje, także co to kurwa jest? Ale co tu chodzi? Takie neonowe podświetlenie, jakby to była jakaś na fazie, po pigułach byś był i tak też. Widzisz kolory. To jest, a to jest aberracja chromatyczna chyba, tak Pawka? No, to mówię. Chyba tak, no ten efekt też mi zależy. Powiem szczerze, im dłużej patrzę, tym bardziej mi się podoba. To 18 plus też zachęca. Ale że jest odwrócony ten monitor, że nie daje ci tak, wiesz, tej pizdy wprost, ale ona może tam być po tej drugiej stronie. A czy to czaski ty sam rysowałeś? No, wyglądałem rysowanie, no. No to trzeba docenić w chuj. 18 plus. No kurczę, nie spodziewałem się czegoś takiego, ale to jest, wiesz, no... Fajne, nie? Znaczy jak na mój spokojny charakter, też mnie to dziwi w sumie, bo wydawało mi się, że podobnie żyjemy pod tym względem. To, no to ja bym tak nie odjechał, ale spoko. Robs. Umie odjechać. Zdjęcie robione teraz chyba. Tak, tak. No tu wygląda jest jak nawet, robór nawet dzisiaj. Jest ta foto, jakby to był robór nie dzisiaj. Jest dobrze doświetlone.
Monitor jest w ogóle wycięty, w sensie ekran, mhm. Siur na ekranie. Kurde, no tutaj najwięcej warsztatu widać, było coś grane. Chciałem powiedzieć, że totalnie zapomniałem wielu rzeczy z tego Gimpa, pan ale ja też używał Gimpa. Przypomnieliśmy sobie, że Gimp jest kurwa takim programem ciężkim. A wszyscy sobie przypomnieliśmy. No z sakerem totalnie go używaliśmy. Ty miałeś fazę z obrabowaniem liter, a ja wiesz ile czasu rubura obramowywałem? No ale dobrze wyszło. I nie widać. To samo co ja, bo mieliśmy pół godziny. No ręcznie. Swoją drogą robura się najlepiej zawsze wycina, bo jest łysy. No tak. To tak abstrahując. Ale dobrze jest wycięte. No nie wiem, czy bym siura narysował i czy to jest w ogóle akceptowalne przez YouTube'a, no taki właśnie, siur. Ciekawe. Ja myślę, że nie. Ciekawe, co? Myślę, że nie. Więc, a to nie wygląda jak samochód? Tylko kółka są takie bardzo. Jakby na kółkach chcieć, bo jak się obróci, to może, jest może, bo żeby skalna. Nie wyjebało. Jakbym miał się do czegoś przyjebać, to jest takie, że tu jest... Ogólnie to, te tło, nie? A te tu tło, jest czarne. Te tło czarne robiłem w ostatnich sekundach i widać, nie starczyło mi czasu, bo chciałem wszystko bardziej wywalić, ale za mało czasu. Ogólnie to robura ten jest odcinek bardziej dopracowana. Mi pokazał ten odcinek, że pół godziny na miniaturę to jest chuj i że to, co na początku pierdoliłem, żeby ktoś z nas mógł być grafikiem, no to nie ma co rozkminiać nawet. Trzeba docenić pracę grafików, co nie, panowie? No, bo to jest, są często godziny na miniaturę. No. To widać po tym, co zrobiliśmy teraz. No. Że nie da się w pół godziny miniatury dobrej zrobić. No. Przejebana praca ogólnie. Ale mówisz o tym czarnym tle. Ja bym bardziej zrobił właśnie z tego zdjęcia, tylko bardzo je przyciemnił, bo wtedy jest dużo ciekawiej. A to jakby nie czarne tło, to by musiał wycinać go i na przykład no. Te tło rozmazać albo coś i to totalnie już na to czasu nie było. Tak. Że jedyne co mogłem zrobić, to zamazać czarnym, żeby w miarę nie było wszystkiego na tym. Ogólnie jakbyśmy mieli wstawić teraz, mnie kusi, żeby robura wstawić na miniaturę pod ten film. No, ja też bym wybrał robura. No i nie wiem, czy po prostu no, nie pochwalić ja Poncza za warsztat, że udało się owce za dobry bait i Michała za konkret taki, że robimy miniatury, macie miniaturę, owca się zastanawia, ale no ja wybieram robura i to jest chyba według mnie mi na dzisiejszy film. Dobra, no to brawa dla łysego. Czekam na tą miniaturę z głową owcy.